Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy, słuchajcie, kolejne spotkanie w Mafelo. Ja się nazywam Alicja Kozraś i jak już wiecie, jeżeli jesteście tutaj ze mną już od jakiegoś czasu, prowadzę wywiady w Mafelo dla Was fotografów. Dajcie znać w komentarzach, kto jest tutaj z nami po raz pierwszy i czy nas widać i słychać. A ja, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że bardzo chcemy w Mafelo, z całą ekipą Mafelo, aby nasze spotkania nie tylko rozwijały Wasze umiejętności fotograficzne, takie stricte związane z fotografią czy z biznesem, ale też chcemy zadbać o Wasze umiejętności miękkie. I chcemy też, żeby Wasza praca po prostu była przyjemnością i żebyście mieli większy komfort w tej pracy. Dlatego dzisiaj zaprosiłam do naszego spotkania Anię Piaseczną, która jest psycholożką, terapeutką, założycielką programu Free Mind of Child, która wspiera na co dzień dzieci, ale też i nauczycieli, i rodziców. Jest to bardzo ważne w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, bo na tych rodzicach również się dzisiaj bardzo mocno skupimy, pomimo że temat naszego spotkania to jest zrozumienie emocji dziecka, ale tutaj ten kontekst rodziców będzie bardzo, bardzo ważny. Dlatego już tutaj Anię do nas zaproszę, a Wy się zbierajcie i jeszcze tylko dodam ze spraw technicznych, które bardzo proszę, jeżeli ktoś będzie pytał w międzyczasie w komentarzach, to nasze spotkanie jest nagrywane i można je później obejrzeć, jeżeli ktoś będzie musiał wyjść na przykład w trakcie. Więc jakby kto pytał, to napiszcie po prostu, że tak, spotkanie będzie nagrywane. A ja już tutaj zapraszam Anię. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jeszcze tutaj linkuję wszędzie po prostu nasze spotkanie, więc dlatego, ale już jestem. Dziękuję, Alicja, za zaproszenie. Cześć, dzięki wielkie, że przyjęłaś to zaproszenie. Nie wiem, czy ty słyszałaś, jak ja mówiłam, jakby zapowiadałam ciebie. Czy jest coś do dodania jeszcze, co byś chciała o sobie powiedzieć tutaj naszym widzom, którzy ciebie nie znają? Czym się na co dzień zajmujesz? Dzień dobry, cześć. Co mogę powiedzieć? Nazywam się Anna Piaseczna i od 2008 roku pracuję z dziecięcym umysłem. Teraz już jestem autorką i współautorką 5 książek, kursu, pierwszego mentalnego kursu dla dzieci pracującego na podświadomości, również na poziomie świadomości, jak komunikować się z dziećmi w szkole, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarki i osoby, które na co dzień żyją z dziećmi. W 2019 roku po raz pierwszy powstał Mental Camp, czyli obóz dla dzieci, uwaga, nieterapeutyczny, czyli to nie jest tak, że dziecko po prostu ma spektrum i jedzie z nami, dlatego nazywa się Mental Camp. Dzieci, które odnoszą spektakularne sukcesy w piłce nożnej, mają złote medale, są mistrzami Europy w jeździe figurowej na łyżwach, więc wszystkie te młode osoby, które mają super marzenia, stworzyliśmy dla nich takie miejsce, żeby jednak ta ocena i porównywanie się w kraju, w którym żyjemy, w ogóle nie miała dużego wpływu na ich stan emocjonalny. Ty bardzo mocno w swoich komunikatach, też chyba w social mediach, mówisz o tym, że wspierasz i wydobywasz, pomagasz wydobywać potencjał u dzieci, nie? To jest coś takiego, co ja osobiście, jakby patrząc na Twoje działania, bardzo mocno to wybrzmiewa. Zgadza się, ponieważ jakby bardzo cenię sobie chińską naukę, gdzie Chińczycy jakby nie metkują dzieci, czyli tam jest w ogóle zakaz, że w szkole czy w przedszkolu nauczyciele mówią, w czym dziecko jest dobre. U nas jednak w Europie mamy tak, że mówimy, że o super, świetnie gra w piłkę po tatusiu, pięknie pływa po mamusi i coś ma po kimś to dziecko i od przedszkola jest wpychane w jakąś grupę społeczną, że do czegoś się nadaje lub do czegoś dziecko się nie nadaje. A tak naprawdę czy dziecko się nadaje, czy coś lubi, czy nie lubi, czy ma do czegoś predyspozycję, to ono już z tym przychodzi na świat. To jest tylko tak, że rodzice częściej pokazują dzieciom to, co jest im znane, więc to dziecko to robi, a tak naprawdę bardzo często
dziecięcy potencjał jest stworzony do czegoś innego niż dorośli go ukierunkowali. I to jest bardzo ciekawe w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy. Myślę, że będziemy poniekąd do tego wracać, no bo spotkaliśmy się tutaj, żeby wspomóc fotografów na sesjach zdjęciowych, bo na sesjach bywa różnie. Emocje dzieci na sesjach bywają różne. Mamy różne rodzaje sesji zdjęciowych, w których biorą udział dzieci i rodzice, bo mogą być to sesje studyjne, mogą być to sesje plenerowe, domowe, wszelkiego rodzaju reportaże. Ale zanim przejdziemy do tych sytuacji na sesji, powiedz mi, czy my jako fotografowie jesteśmy w stanie w jakikolwiek taki skuteczny sposób przygotować rodziców i dzieci do tej sytuacji, która ich spotka, czyli do czegoś, co jest nowe. Bo okej, jeżeli dzieci są różne, tak jak mówiłaś, rodzimy się z jakimiś pewnymi potencjałami i cechami, coś, co lubimy, czego nie lubimy, no ale taka sytuacja, w której spotykamy się z nowo poznaną osobą, jest czymś dla nas nowym, dla nas dzieci i dla nas rodziców, jeżeli robimy to po raz pierwszy. I czy my jesteśmy w stanie przygotować na taką nową sytuację dzieci i rodziców jeszcze przed sesją? Czyli zanim w ogóle do tej sesji dojdzie, może to są jakieś komunikaty w social mediach, które powinniśmy wspomagać, no bo oczekiwania rodziców są jednym czymś, tak? Kiedy zobaczy piękne zdjęcia u fotografa, mówi: o Jezu, ja chcę takie mieć zdjęcie ze swoim dzieckiem albo ze swoją rodziną. Potem przychodzi na sesję, okazuje się, że no to nie do końca jest tak, jak oni sobie wyobrażali, prawda? Jasne, ja zawsze się śmieję wśród znajomych fotografów, że na każdym zdjęciu powinno być: zadaj mi najpierw pytanie, co potrzebuję zrobić, żeby mieć takie zdjęcie, bo tak naprawdę już samo zdjęcie przedstawia pewien rodzaj energii, emocji, i każde zdjęcie już nie będzie takie samo. I nawet jeżeli ktoś patrzy, tylko to ewentualnie ustawienie, tło, coś mu się podoba w tym zdjęciu. Jedno z wyzwań, które jest w waszym zawodzie, jest takie, że kiedy ludzie, czyli odbiorca, klient, widzi pewne zdjęcie, to on chce coś na podobieństwo, a dokładnie chce to, za czym tęskni, czyli czegoś mu brakuje. Brakuje mu takiej rodziny, brakuje mu tak zadowolonego dziecka, brakuje mu czasu jej czasu z mężem, dlatego z partnerem, więc sesję partnerską, więc są jakieś braki. I najczęściej te oczekiwania są wtedy, kiedy są braki, i idę do takiego fotografa, żeby on spełnił moje oczekiwania, inaczej zaspokoił moje braki, które ja tylko emocjonalnie zobaczyłam sobie na stronie internetowej, na Pinterestie, gdzieś, że ktoś ma jakieś zdjęcie. Więc to jest jedno z największych wyzwań, ja bym powiedziała, w zawodzie fotografa, czyli oczekiwania klientów, którzy idą do was, bo chcą, abyście zaspokoili ich emocjonalne braki. Moje dziecko na co dzień rozwala zabawki, ale ja chcę, żeby tutaj stanęło pięknie, bo chcę się pochwalić innym w internecie, babci, cioci, że to jest to moje idealne, wymarzone dziecko, chociaż na co dzień go nie akceptuję lub bardziej nie akceptuję jego zachowań. I tu zaczyna się droga, i gdybyśmy z przeszkodami, gdybyśmy zrobili jakieś badania, to myślę, że wyszłoby to, że właśnie najtrudniejsze sesje dla was to są te sesje, z którymi klient przyszedł z oczekiwaniami. I tam pewnie pojawia się dużo emocji, dużo agresji, dużo niemiłych słów, może jakaś agresja fizyczna w stosunku do rodziny, z którą współpracujecie, pomiędzy nimi oczywiście. Więc jak komunikować, odpowiadać na swoje pytania? Po pierwsze, takie bardzo ważne pytanie: jaki masz cel tego zdjęcia? Po co ci jest w ogóle, po co ci jest to potrzebne? I kiedy rozłożymy na czynniki pierwsze wszystkie obiekcje tego klienta, to ty jako fotograf już zobaczysz, czy jesteś w stanie w ogóle zdołać tym oczekiwaniom, a drugie, czy w ogóle ty chcesz wchodzić w tą energię oczekiwań. Bo nie każdy jest do wszystkiego,
I uważam, że ludzie w naszym życiu pojawiają się po coś i tak samo jest z klientami. Więc jesteśmy w stanie rozwalać przeróżną obiekcję współpracy z ludźmi przed aparatem czy przed kamerą i mieć tylko takich klientów, którzy będą współpracować z nami na naszych wartościach, czyli na takich, na których my nie będziemy musieli spełniać ich oczekiwania, a będziemy mogli realizować ich marzenia, spełnienia, jakieś potrzeby. Więc tu ważne jest rozróżnienie oczekiwań od spełnienia czyichś marzeń. Mhm. Czyli ta rozmowa przed w ogóle przyjściem na sesję i nawet przed jakby zawarciem tej współpracy z fotografem, nie? Czyli tutaj tak. Niekoniecznie trzeba brać każdego klienta, jakikolwiek, który się do nas zgłosi, zwłaszcza jeżeli to są sesje z dziećmi, ale rzeczywiście ta rozmowa przed, tak? Czyli czy ja spełnię jako fotograf twoje oczekiwania względem tego? Tak, dokładnie. Może być oczywiście, jeżeli prowadzicie social media, no wiadomo, że dzisiaj już mamy inny świat niż mieliśmy 10 czy nawet 5 lat temu. Możesz pokazywać się, jakie masz podejście, jak komunikujesz, co robisz i też mówić o tym, z jakimi ludźmi współpracujesz. Ale na początku każdej ankiety, jeżeli ktoś do ciebie pisze i wysyła ci screena i mówi, o ja chcę takie, nie wiem, walentynkowe zdjęcia, to mówisz to super, cieszę się, że pan, pani zainteresowaliście się wykonaniem u mnie właśnie takiego zdjęcia, abym mogła pomóc wam jak najlepiej zrealizować to marzenie, proszę o uzupełnienie ankiety. I w tej ankiecie na przykład mamy od razu link do umówienia się na 10-minutowe jakieś spotkanie. I wtedy po przeczytaniu tej ankiety na tym spotkaniu rozwalacie wszystkie obiekcje, bo przez 10 minut nie da się wypytać wszystkiego. Jasne. Ale jeżeli już mamy uzupełnioną ankietę, to wystarczy wam tylko 10 minut, bo to jest wasz czas i kasa, na to, aby dopytać, o co klientowi chodzi dokładnie w tej ankiecie. Czyli jeżeli on powie, ja chcę zdjęcie, że będzie, nie wiem, moja nastoletnia córka, bo zaznaczacie też tam wiek dzieci, ja chcę zdjęcie rodzinne, to mówisz, okej, okay, rozumiem, że ma pani 14-latkę, 2-latkę, będzie mąż i pani. Czy mąż wyraża chęci na taką sesję zdjęciową? Więc zobaczycie też po czytaniu twarz, powie, widzę po pani, że nie za bardzo. Okay? Lub od razu mówicie, jeżeli to jest sesja rodzinna, to zapraszam na takie spotkanie panią i męża, bo jako razem osoby dorosłe jesteście moimi klientami. I wtedy, jeżeli ten mąż na przykład nie jest chętny do takiej sesji zdjęciowej, to umawiasz się, mówisz, czy będzie dla pana ok, że z panem wykonamy tylko 2 zdjęcia, pan z całą rodziną i pan tylko z córeczkami. I obiecuję, że nie będę pana już więcej tam męczyła, jednak to jest dla pana żony ważne. Więc ta komunikacja z tym klientem i dopytywania się, o co im chodzi, też, żeby ta osoba, która nie chce brać udziału w sesji, poczuła się w niej ważna, ale jeszcze przed sesją. Właśnie. Bo jak ona przyjdzie w dniu sesji obrażona, to wy już nic nie zrobicie, tego już się nie da naprawić. Mhm. Tak, z tymi mężczyznami, tatusiami często, to jest bardzo częsty przypadek, że on jest zmuszany, on nie ma ochoty tam być, on nie wie, po co on tam jest i to widać na zdjęciach później. Więc pytanie, czy ta mama będzie zadowolona, że ma na zdjęciu tego tatę, który został przymuszony do czegoś, co kompletnie, on nie wie, po co on to robi. I może też rzeczywiście być tak, że od osoby całkowicie obcej, jeżeli on usłyszy takie słowa, że jest ważny, że jest potrzebny dla dobra ogółu, nie? I dla tak, dobra. Dokładnie. I to samo będzie z nastolatką. Pamiętajcie, że wiek nastoletni do zdjęć. Dzieci nie lubią się fotografować, nawet młodsze, ponieważ nie są pewne siebie, nie akceptują siebie, nie lubią siebie. Więc to zmuszanie przez mamy powoduje to, że to dziecko już przychodzi obrażone na taką sesję. Wy chcecie super, a to dziecko i tak już po prostu jest zbuntowane, obrażone. Więc już na takim Zoomie, czy tam na Google, gdzie macie spotkanie, też wziąć taką nastolatkę i powiedzieć jej, okej, okay, rozumiem, to być może ty poszukaj takich zdjęć, jakich ty będziesz chciała. Ważne, obiekcją nastolatków jest to, że rodzice publikują ich zdjęcia bez ich zgody. To jest największa obiekcja nastolatków, z którą ja pracuję. Od 13 roku życia rodzice nie mają prawa publikować w sieci zdjęć dzieci. Więc tutaj
również to już są wartości tej rodziny, więc też na tym spotkaniu możecie wtedy się zapytać, jaką macie umowę dotyczących tych zdjęć, że widzę, że tutaj, nie wiem, Hania mocno obawia się tego, że te zdjęcia pokażą się później, nie wiem, gdzieś w sieci i już ty wtedy trochę jako fotograf jesteś trochę takim mentorem, takie mediacje w rodzinie prowadzisz w ogóle na temat tej sesji, ale okej, nawet podnieś sobie tą sesję zdjęciową o stówę, że masz stówę, zarabiasz za te 10-15-minutowe mediacje, ale uwierz, że więcej klientów do ciebie przyjdzie, bo będzie się czuło u ciebie ważnymi ludźmi. Mhm. I taka nastolatka, która też poczuje, że jest u ciebie ważna, powie, wiesz, ja byłam u takiej spoko babki, ona nie ocenia, jeszcze przekonała moją mamę, żeby nie publikowała tych zdjęć w internecie, więc to idzie później już fala. I później jest większa szansa na powodzenie tej sesji. Tak. No bo tutaj dobra, mieliśmy nastolatki, natomiast jeżeli my mamy małe dzieci, powiedzmy 3, 4, 5 lat, no to niekoniecznie ta rozmowa może przynieść później taki efekt na sesji, no bo wiadomo, że jeżeli dziecko wchodzi na przykład do studia, bo przy sesjach plenerowych czy domowych to są bardzo rzadko spotykane sytuacje. Tutaj częściej w tych zamkniętych pomieszczeniach dzieci zachowują się w taki sposób, że czasami nie można tej sesji przeprowadzić. I tutaj no, co wtedy, kiedy okej, no mama powiedzmy ma znowu jakieś wyobrażenia i te oczekiwania względem sesji, bo ona na przykład by chciała, żeby jej dziecko się uśmiechało i nie otwierało buzi, bo ma na przykład, tutaj nawet jest jakby historia z życia wzięta, że nie ma jedynki, dwójki czy tam jakichś innych zębów, tak? Dokładnie. I potem mama by chciała, żeby ona nie pokazywała tych dziur. Zębów, braku zębów. Tak, to jest według mnie oczywiście piękne i moi chłopcy mają same takie zdjęcia, natomiast no mama ma takie oczekiwania, tak? I co to znowu w takiej sytuacji? W ankiecie. Ważne jest, żebyście wy, tak jak teraz tu Alicja, ty masz spisane to wszystko, to w tej ankiecie również, żeby były jak najwięcej pytań. Że na przykład, okej, czy dziecko ma wszystkie zęby i na przykład nie, czy jeżeli nie, czy pani chce, żeby dziecko uśmiechało się bez zębów i wszystkie po prostu jakieś, wszystkie obiekcje rozwalić przed sesją. To jest ważne. Po drugie, pamiętajcie, że dzieci są lustrem emocji waszym i swoich rodziców, więc z jakim nastawieniem wy idziecie już do pracy, jaką macie energię i nastawienie, tak dziecko będzie się zachowywało w współpracy z wami, bo ono jest odbiciem lustrzanym tego, co wy myślicie i czujecie w tym momencie, więc wasz spokój uratuje też tą sesję. Ważne tutaj jest też to, żeby przygotować rodzica na to, że dzieci się różnie zachowują, że jest to opcja miejsce. Fajnie jest właśnie na Instastory mieć taką zakładkę wyróżnioną. Sesja trzylatka, sesja czterolatka. Rodzicu, na co zwróć uwagę, albo to się może wydarzyć. Czyli wszystko takie rzeczy, które rodzic już jest przygotowany i to zachowanie dziecka nie jest dla niego zaskoczeniem, bo tak naprawdę nie chodzi o to, że ten rodzic frustruje się, że to dziecko się uśmiecha lub nie uśmiecha się. Chodzi o to, że to dziecko ma, że ten rodzic ma poczucie wstydu, że to dziecko nie robi tego, co chce fotograf. To są dwie różne rzeczy. Więc od razu kręci sobie taki rodzic film, co ta babka o mnie myśli, że moje dziecko mówi stań na prawej nodze, a on stoi na lewej. Przecież wiesz, która to prawa noga, więc rodzic od razu ma reakcję obronną w stosunku do dziecka, poprzez pryzmat, że nie chce być oceniana przez fotografkę, fotografa, który wykonuje tę sesję. Więc nie myśli o tym, że prędzej ty ją ocenisz, że ona się wydziera na to dziecko, tylko to, że to dziecko w twoim poleceniu nie wiedziało, która to jest prawa noga. Nie? Więc też właśnie edukowanie takie, wysłanie wcześniej, jak dzieci reagują na stres w sesji zdjęciowej. Mamo, tego możesz się spodziewać, że twoje dziecko czasami po prostu nie wie, co znaczy stanąć tyłem. No bo to jest kortyzol, to są różne zachowania. I to jest norma, to jest w porządku. Nie?
Tak, czasami nawet taki prosty komunikat, tak? Jest jakaś taka scenka, gdzie mamy miejsce do siedzenia. I my mówimy dziecku, że te proszę, tutaj jest fotel i będzie teraz scenka siedząca. A dziecko akurat w tym momencie no nie ma ochoty siedzieć, tak? I mama podchodzi do dziecka i siadaj, tak? Zmusza go do tego, żeby on zrobił coś, na co kompletnie nie ma ochoty. Ale to jest to, o czym powiedziałaś, że my przed sesją chyba musimy też takie trochę twarde, może nie twarde warunki stawiać, ale pokazywać, jak taka sesja może wyglądać i też sobie ten system pracy może trochę jakby pokazać, jak my pracujemy na co dzień, nie? Żeby pokazywać różne sytuacje, gdzie niekoniecznie rodzice muszą reagować. To też jest chyba ważne w tej ankiecie, której powiedziałaś, że można by zawrzeć coś takiego, że no oczywiście no rodzice są na takiej sesji i jeżeli nie biorą czynnie udziału, bo jest na przykład fotografowane tylko dziecko, to nie, oni nie muszą zawsze reagować, że podchodzić co chwilę do dziecka, poprawiać mu włosek, poprawiać mu, nie wiem, opaseczkę, sukieneczkę, sadzać, wstawać, więc kurde, znowu wracamy do tego, że chyba ta edukacja przed sesją jest ważna, nie? Tak, dokładnie. Tutaj jest też istotne w tym, że to zaufanie na tym też 10-minutowym spotkaniu albo nawet w tej ankiecie fajnie jest powiedzieć o tym zaufaniu. Czyli, że jeżeli przychodzisz do mnie na sesję, to rozumiem, że Państwo mi ufacie, jeżeli wykupujecie u mnie sesję. To rozumiem, że Państwo w 100% oddajecie mi działania albo współpracę z Państwa dziećmi. I też fajnie jest powiedzieć, że moimi zasadami jest to, to, to. Kiedy pani do mnie przychodzi i jest sesja samego dziecka, to tylko ja tworzę interakcję z dzieckiem. Jeżeli dziecko jest na tyle odważne i macie drugie pomieszczenie, życzy sobie pani teraz kawy, herbaty, proszę usiąść, ja wykonam swoją pracę z dzieckiem. I to też lepiej powiedzieć z góry, bo później powie, ale pani mi nie powiedziała, że ja nie mogę być w sesji mojego dziecka i nie wiem po prostu, jak ono wygląda. Ja, więc podkreślenie też tego zaufania będzie ważne. Tak, ja w swoim, jak robiłam kiedyś sesje studyjne i to były takie mini sesje, gdzie ten czas na sesję to był tylko 30 minut, ja dwa razy musiałam właśnie rodziców wyprosić z pomieszczenia w miły sposób, bo dzieci zupełnie inaczej zachowywały się przy rodzicach, niż jak oni wyszli. To było totalnie, zupełnie inna sytuacja. Oczywiście nie zawsze tak będzie, ale rzeczywiście może być tak, że to dziecko się będzie zupełnie inaczej zachowywało. Jeżeli jesteśmy przy sesjach studyjnych, to też pytanie fajne zadać zawsze klientom, na czym pani zależy? Że chce pani mieć zdjęcie, kopiuj, wklej tak, jak jakaś rodzina się ustawiła? Czy chce pani mieć zdjęcie rodziny po prostu na tym tle? Bo to, że to dziecko siedzi jedno na tym krzesełku, to po prostu może samo sobie chciało usiąść, a w ogóle ja nie miałam w planach na tamtej sesji, żeby ten fotel czy to krzesło tam było. A na drugiej sesji, nie wiem, dziecko będzie stało na głowie i to też będzie w porządku, bo tata będzie trzymał za nogi, a ktoś inny będzie leżał, przytulał się z pieskiem. Więc zmienienie w ogóle przekonania ludzi do tego, że to jest stara fotografia trochę, że stań na ciemnym tle albo na jasnym, jedno zdjęcie kliknij i po prostu, a później się wkleja w coś, to jest różnica niż jest dużo elementów, nie wiem, świąteczne zdjęcia, to już jest dużo bodźców dla dziecka i każde dziecko będzie się tam interesowało czymś innym. Więc waszą rolą fotografów jest uświadomienie ludzi, że to, że pomimo jakieś zdjęcie pokazuje się na mojej stronie, w moim portfolio, na moich social media, to wiedz, że to jest tylko jeden ułamek sekundy zrobienia tego aktu, a każdy inny wyglądał inaczej. Że już drugi raz, dwa razy to samo się nie dzieje. Tak, czasami to jest naprawdę ułamek sekundy. Ja miałam kiedyś taką sesję, kiedy zdjęcie, które wstawiłam na social media, było pięknie uśmiechnięty niemowlak, a to był ułamek sekundy. On przez całą sesję praktycznie no, płakał. Później się okazało, że miał zęby mu po prostu zaczęły wychodzić. Ja nie zapytałam przed sesją o takie
szczegóły. Mama mi też nie powiedziała, że właśnie zaczynamy okres ząbkowania. No ale wyglądało to z zewnątrz tak jakby, o Jezu, jaki piękny, piękny obrazek, piękne uśmiechnięte niemowlę, tak? A to był naprawdę ułamek sekundy. Tak, więc tutaj mega ważne jest to, żeby edukować, czyli każdą pracę tak naprawdę zaczynamy od edukowania klienta, ludźmi, z którymi pracujemy. Bo znowu, jeżeli my nie chcemy, żeby jakoś się zachowywali ci rodzice, żeby jakoś się zachowywali te dzieci, no to skąd oni mają wiedzieć, jak powinni zachowywać się na sesji fotograficznej, który znowu mają jakiś wzorzec zachowań, który najczęściej poszedł z przedszkola, ze szkoły, stań, uśmiechnij się, ręka z prawej strony, z lewej strony, z Frankiem, z Hanią, z Zuzią, po prostu z Anią. I tylko tego, oni tylko to pamiętają. Też często dla rodziców sesje zdjęciowe były gdzieś traumatyczne, więc są zapisane w traumie. Pomimo to wykonują i chodzą na sesje zdjęciowe swoim dzieciom, ale te agresywne emocje są wynikiem tej traumy i oni nie kontrolują swoich zachowań na sesji zdjęciowej, bo uważają, że no wszyscy mają zdjęcia, to my też. Oni też chcą mieć te zdjęcia jak najbardziej, nie zdając sobie sprawy, że podświadome zachowanie w relacji z dzieckiem w czasie sesji jest po prostu ich traumą. Słuchaj, bo są... Czasem naprawdę skrajne sytuacje na sesjach zdjęciowych, kiedy to bywa niezręcznie, kiedy rodzice się bardzo niemiły sposób odzywają do swoich dzieci, dochodzi nawet do jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji, do rękoczynów, kiedy rodzice szarpią swoje dzieci, próbując je na przykład uspokoić. Czy ty uważasz, że w takich naprawdę już skrajnych sytuacjach powinniśmy reagować, czy powinniśmy przerwać sesję, zwrócić uwagę rodzicom? Co oczywiście może potęgować jeszcze ich złość bardziej, ale no co my w takiej sytuacji moglibyśmy zrobić, co by pomogło w danej sytuacji, w tej? No, do takiej sytuacji dojdzie wtedy, kiedy nie mamy wcześniej przedstawionego regulaminu lub zasad. Bo jeżeli klient ma przedstawione zasady dotyczące tego, że... na co wyrażamy zgodę, a na co nie wyrażamy zgody w czasie naszej pracy, no to już wcześniej został poinformowany, że jeżeli będzie stosowana przemoc w stosunku dziecka fizyczna, a psychiczna, mając na myśli to na przykład, że ciągle pani nawet, nie wiem, poprawia włosy, szarpie, ustawia dziecko, albo robi coś wbrew dziecku, albo unosi na dziecko głos, albo szantażuje dziecko, wtedy mam prawo zakończyć taką sesję. W prawie jest tak, że nie możemy zrobić niczego w pracy z klientem, na co on o czym on wcześniej nie został poinformowany. Czyli tak naprawdę, okej, jeżeli to jest przemoc, to możesz po prostu zakończyć współpracę i powiedzieć, że to jest przemoc, ty nie wyrażasz na to zgody, że dajesz im na przykład 10 minut na ogarnięcie się, za 10 minut wracamy na przykład do sesji. Ale potrzebują wiedzieć wtedy, że macie podpisaną umowę na sesję godzinną, więc wtedy zostaje wam mniej po prostu w tej godzinie się jakby mieścicie, tak? Dlatego bardzo ważne jest to, ja też się tego mocno uczyłam w swoim biznesie, żeby o wszystkim informować, o wszystkim. Ja tak jak u nas na przykład na kampy jeżdżą rodzice i mamy w regulaminie wpisane, że rodzice nie mogą spać w tym samym hotelu co my. Ponieważ mogę odwołać, mogę nie przyjąć lub wycofać umowę bez zwrotu kosztu dziecka, jeżeli okaże się, że dziecko jest bez zwrotu pieniędzy. I to jest jasne nakreślane i to jest mówione na zebraniu, my wszędzie o tym mówimy. To zagraża bezpieczeństwu innym uczestnikom. To nie jest okej. I ludzie się do tego stosują. Czasami rodzice dzwonią do nas i się pytają, że wiemy, że tak jest w regulaminie, jednak ze względu na coś tam, czy możemy. I mówimy, rozumiemy, jednak ze względu na nasze wartości nie wyrażamy na to zgodę. Nawet, nie wiem, 2 kilometry dalej jest hotel. Nie? Ale już wcześniej... Są jasne. Pamiętajcie też,
że jeżeli raz zrobicie ustępstwo od zasad, a no bo znajomi, a no bo ktoś, a bo czasami się zdarza, to tego się nie robi w pracy. Mhm. Tego nie ma ustępstw od normy, bo tylko jedna osoba się dowie, że gdzieś się ludzie zgadają albo gdzieś w internecie będą o was pisać, nie wiem, będziecie robić karierę i opublikuje o was, nie wiem, portal Onet na przykład, jakiś artykuł, powiedzą, o, a ta babka to mnie wygoniła z sesji, a ktoś napisze serio, a nam kazała się uspokoić. Mhm. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy na twojej ścieżce kariery. Mhm. Czyli tutaj jasne, określone zasady. I zobaczcie, po ile po dzisiejszym spotkaniu macie rzeczy na pewno do zmian w swoich umowach, w swoich regulaminach, które naprawdę mogą ten komfort pracy później poprawić. Bo tak jak mówisz, później my nie będziemy czuli się skrępowani, tylko po prostu powiemy, że słuchajcie, zgodnie z regulaminem mojej pracy, nie ma, nie może, takie sytuacje nie mogą mieć miejsca tutaj. Dokładnie. Dobro dziecka, ze względu na dobro wasze i moje, tak? Dokładnie tak, na bezpieczeństwo zawsze kierujemy się dobrem dziecka, jeżeli to są sesje dziecięce, no to tutaj super. Pamiętajcie też, żeby się nie bać, jeżeli boicie się mówić głośno o swoich regulaminach, to znaczy, że to wy macie coś do przepracowania, trochę więcej pewności siebie, bardziej uwierzyć w siebie. Też spotykam się z tym, że ludzie nie tworzą regulaminów, ponieważ lub mają je, ale o nich nie informują, no bo jakby bardziej stawiają na kasę, że to klient, że po prostu zarobię. Tak, czasami nie opłaca się zarobić tych kilkaset złotych dla swojego dobra psychicznego i komfortu, ponieważ taka sesja prawdopodobnie gdzieś, gdzie jest agresja u klientów, też zostaje z wami na dłużej, gdzieś w pamięci, rozmyślanie, emocjonalnie. Więc ja jak biorę udział w sesjach zdjęciowych, to te sesje mam w pamięci emocjonalnie długo, więc myślę, że gdyby tam coś się wydarzyło niekomfortowego, to też bym o tym pamiętała. Mhm. I potem też wydaje mi się, że tacy klienci, którzy mają takie wspomnienia z tej sesji, kiedy fotograf nie potrafił postawić jasnej granicy, takiej naprawdę, że coś się źle działo i zareagował. Bo tu lepiej chyba taka reakcja właśnie przecięcia tego i powiedzieć stop, nie kontynuujemy sesji. To będzie lepiej zapamiętana przez tych rodziców niż jak my będziemy bezczynnie siedzieli i nie wiedzielibyśmy co zrobić. I wtedy decyzja będzie po ich stronie, co oni mają zrobić, nie? Tak, nie, zbliżają się jakieś komunie, chrzciny, czy nie wiem, czy też u was jest to branża, w którą wy fotografujecie tutaj. No to tutaj też bardzo ważne jest, żeby wcześniej to umówić. Ja od kilku lat współpracuję z taką fotograf, ale też w moim takim prywatnym projekcie, jak i w firmowym. I ja pamiętam po raz pierwszy, kiedy napisałam do Ewy na Instagramie, że chciałabym, żeby to ona wykonała mi sesję i mojej partnerce, to pierwsze, co ona powiedziała, ok, to potrzebujemy spotkać się w kawiarni na kawę, luźno, bez obowiązań i po prostu obgadać. Po pierwsze jesteście rodziną, po pierwsze jesteście kobietami, po drugie fotografowanie kobiet w jakiejś akcji dla mnie też nie wiem, jak ja się zachowam, więc potrzebujemy wszystko po prostu dokładnie wiedzieć, żebyście wy się czuły ok i żebym ja wiedziała, jak ja mam się psychicznie do tego przygotować. Później jak miałam komunię mojego chrześniaka, to samo dokładnie, na czym wam zależy, czy on ma mieć zdjęcia z ciocią, babcią, tort jakieś tam, czy robi, jak gra w piłkę, jak skacze, ma być więcej dzieci, czy więcej osób dorosłych, czy chcecie mieć zdjęcia ustawiane, czy nie chcecie. No my na pewno, ja bardziej jestem osobą taką świadomą, więc od z góry było powiedziane, że mój chrześniak Olek nie będzie miał żadnych ustawianych zdjęć. I on nie miał ustawianych zdjęć, on nie miał zdjęć żadnych studio. Ewa fotografowała tylko w plenerze, czyli tam, gdzie mieliśmy imprezę po prostu w jakiejś stodole i na dworzu. I jej zadaniem było łapać jego emocje, jak on się czuje na swojej własnej imprezie w tym dniu. On nawet nie ma żadnego zdjęcia przed kościołem. On wyszedł z kościoła i ściągnął albo on nie ma żadnego zdjęcia w albie, powiedział, że on nie będzie miał w tym po prostu zdjęć.
I daliśmy mu prawo wyboru, bo to jest jego dzień, to on ma mieć z tego pamiątkę, ale bardziej pamiątkę, bo to rodzicom zależy na komunii, a nie dziecku, pamiętajmy, to on ma mieć pamiątkę, jak w ten czas spędzał z ludźmi. My to potraktowaliśmy bardziej jako spotkanie rodzinne i z przyjaciółmi. Nie? Czyli tutaj też powiedzieliśmy jej, ok, to bardziej chcemy mieć wspomnienia takie rodzinno-przyjacielskie, żeby on miał, że taki czas był, gdzie zebrali się wszyscy ludzie i żeby on miał te emocje. Mhm. Tutaj pojawiło się pytanie, fajne te spotkania przed sesją, ale w dobie dzisiejszego braku czasu jakoś nie widzę tego. Ja powiem Ci szczerze, jeszcze zanim odpowiesz, jakby ustosunkujesz się do tego pytania, to ja spotkałam się tylko właśnie raz z sytuacją, że fotografka się spotykała ze swoimi klientami. W Stanach mieszka taka fotografka Kirsten Lewis, ona prowadzi sesje takie dokumentalne, całodniowe, że spotyka się z rodziną przed sesją, na obiad, w ogóle bez aparatu i poznaje tą rodzinę od środka, tak? Jakby jest takim członkiem, staje się na chwilę rodziny. Natomiast tutaj pewnie Natalii chodzi o to, że no przy takich sesjach, które trwają godzinę czy półtorej, ciężko wygospodarować ten czas wcześniej. Jak sądzisz, jakby to można było rozwiązać? Myślę, że to jest też, to co powiedziałam, możesz doliczyć sobie i to spotkanie traktować jako pracę. Więc powiedzmy, że sesja u Ciebie trwa półtorej godziny, ale to pół godziny masz, no nie wiem, 3 tygodnie przed sesją na przykład, już wliczone na przykład. Mm-hmm. I tu jest ważne. Słyszałam ostatnio, że Kamila Rowińska będzie z maksymalną produktywnością z kursem Strach startowała, więc Natalia, zapraszam Cię. Każdy z nas ma taką samą liczbę minut w dobie. Ja jako mentor czy jako terapeutka też przed każdą sesją, jak ktoś umawia do mnie sesję, dzwonię, o co chodzi, ale po sesji na przykład z dzieckiem, po jakimś coachingu, też dalej rozmawiam z rodzicem. To jest moja praca. Ja dzisiaj nie poszłabym do fotografa, mając już takie dobre doświadczenie z fotografami, który nie miałby wcześniej dla mnie czasu, aby dokładnie dogadać się ze mną, o co chodzi. W dodatku miałabym prawo do narzucenia, że moja potrzeba nie została wysłuchana, więc te zdjęcia mają prawo mi się nie podobać. Mm-hmm. Bo to nawet nie musi być spotkanie takie twarzą w twarz, może być online. Nie, może być online'owe. Tak, powiedziałam na Zoomie, na meetingu czy gdzieś. Nie? To nie musi być to, że to mam Wam przykład tutaj, bo my akurat robiliśmy większy projekt, który tam trwał rok czasu, więc potrzebowałyśmy więcej przestrzeni na to. Ale dokładnie tylko takie umówienie się, nawet jak to jest sesja z dzieckiem, żeby dziecko gdzieś tam biegało, żeby powiedzieć, o zobacz, tutaj do pani Alicji pójdziemy, nie wiem, a pani Alicja mówi, super, spotkamy się, weź swoje 3 ulubione zabawki, to zrobimy im zdjęcia i po prostu pierwsza interakcja. Tak, usłyszy głos, zobaczy tą osobę, nie? Jakaś gdzieś tam już może coś, jakby ten pierwszy kontakt będzie zachowany. I też rodzice większe zaufanie być może będą mieli do tego fotografa. To jest to, o czym mówiłaś, że tu musi być 100% zaufania, ale czasami jest tak, że no do obcej osoby, kiedy nie wiesz, kogo spotkasz i niby przez telefon, jak się rozmawia, albo czasami nawet nie, bo czasami fotografowie z moich tych obserwacji, fotografowie w ogóle nie rozmawiają przez telefon, tylko wszystko jest drogą pisaną, mailową, czy na Messengerach, czy teraz też na Instagramach i w ogóle nawet nie słyszymy drugiej osoby. A nawet już po tembr głosu, jaki mamy, czasami jesteśmy w stanie zobaczyć, kto jest po drugiej stronie. Jasne. Ja jakoś w swojej życiowej przygodzie zawsze miałam doświadczenie z fotografem, czyli wcześniej. Już napisała tu, że Alicja robiła nam w Szkocji sesję zdjęciową. Też najpierw poznałyśmy Alicję, później robiła nam sesję zdjęciową. Gdzieś jak miałam sesję do książki zdjęciowej, to już też po prostu ta fotograf, która robiła mi sesję, nagrała mi wideo rozmowę. Cześć Ania, spotkamy się na sesji, jeżeli masz do mnie jakieś pytania, to przyślij mi je, z przyjemnością odpowiem. Wiem, że może być to dla Ciebie stresujące, jednak pamiętaj, że przed sesją jestem dla Ciebie i wszystkie coś tam.
Więc są rzeczy, które da się zrobić, tylko pytanie, czy się chce, bo to jest tylko wychodzi jakby od was, nie? Bo to jest zawód taki indywidualny trochę, tak jak mój, czy prowadzę indywidualne sesje terapeutyczne, mentoring, z mentoringu, z coachingu dziecięcego, no to tutaj też, to my coś wprowadzamy. Można też nagrać, jeżeli nie chcecie indywidualnie na początku, na YouTube'a wrzucić sobie takie wideo. My we Free Mind of Child mieliśmy, że cześć, jestem Ania, jestem trenerem we Free Mind of Child, na przykład a ja jestem Justi, spotykamy się na kampie, ja nauczę się tego, a ze mną będziesz trenował to. No nie? Więc też, jeżeli masz jakieś pytania, to niech mama napisze do nas maila albo zadzwoń z mamą do nas. Można i możecie mieć takie jedno wideo. W dzisiejszym czasie, gdzie bierzesz telefon po prostu i nagrywasz wideo i na WhatsAppie wysyłasz, to jest po prostu sekunda, a klient się naprawdę czuje super zaopiekowany. Super, to na pewno jest, słuchajcie, do przemyślenia i do wykorzystania, bo potem możecie uniknąć właśnie bardzo wielu takich sytuacji. Wiesz co, a powiedz mi jeszcze odnośnie takich sytuacji na sesji, gdzie rodzice szantażują swoje dzieci, typu uśmiechnij się, a później pójdziemy na przykład do McDonalda, albo uśmiechnij się, a dostaniesz później, nie wiem, jakąś nową zabawkę w sklepie. Ty na swoim profilu, słuchajcie, wam tu zresztą wrzucę linka do Ani, do profilu, więc sobie koniecznie tam zajrzyjcie, bo tam jest mnóstwo ciekawych historii z życia, które możecie świetnie też później przełożyć na swoje sytuacje życiowe. I tam właśnie miałaś też jeden taki filmik o tym, jak obiecujemy coś dzieciom, no i podczas na przykład takiej sesji zdjęciowej, tak? Obiecamy mu, że dostanie zabawkę, jak się będzie uśmiechał i dobrze zachowywał i będzie grzeczny. To jest taki kultowy jakby tekst rodziców. Tak, pamiętajmy, że jeżeli rodzic robi tak na sesji, to robi tak w życiu. To nie jest tylko to, że przyszedł do was i po prostu tak robi. To u was działa. Dziecko już tej manipulacji jest nauczone, bo to jest manipulacja. Czyli dziecko wie, że potrzebuje coś zrobić za coś, czyli tresowanie pieska. Usiądziesz, dostaniesz snaczek. I to tak działa. Ważne jest, żebyście wy tego nie robili. Bo tutaj jakby na rodziców za bardzo nie mamy wpływu, jeżeli oni się tak zachowują i to jest ich norma, to nie waszą rolą jest teraz ich pouczać. Mhm. Nie? Więc żeby nie wchodzić w konflikt z rodzicami, odpuśćcie to, po prostu uśmiechnijcie się i w ogóle jakby zachowujcie się, jakby to się nie działo i zaczynajcie mówić po prostu do dziecka coś, co wy chcecie. Żeby zmienić w ogóle dziecka uwagę. Czyli w ogóle nie negować absolutnie tego, co rodzic mówi, tak? Przepraszam? Jakby nie waszym zadaniem jest tam podważanie tego, jak rodzic wychowuje dziecko lub jak się z nim komunikuje, tylko zrobienie zdjęć. Więc nie wchodźcie też w rolę wybawcy lub jakiegoś terapeuty, trenera emocji czy kogoś komunikacji, no bo rodzic jakby na was gdzieś to się odbija. Ale no znowu, mówię, że jeżeli będziecie mieć takie już case w pytaniu albo co się może wydarzyć, albo czy wierzy, że często na sesji zauważamy, że, nie wiem, że rodzice przekupują dziecka czymś dla uśmiechu. Mhm. Uwaga, nie rób tego, w zamian trzy rzeczy, które możesz zrobić. I to jest ważne. Niech idzie do swojej ulubionej zabawki, czyli zabierz zabawkę, pokaż, jakbyś się uśmiechnęła, gdybyś dostawała ulubiony prezent, jakieś no, różne rzeczy można. Ważne jest to, co powiedziałaś, żebyśmy my trzymali się swojej roli. Jakby jaka jest nasza rola na tej sesji? Żeby zrobić zdjęcia, żeby zaspokoić, jakby, żeby osiągnąć cel, czyli zrobienie, wykonanie dobrze swojej usługi, a nie wchodzenie w kompetencje, właśnie tak jak mówisz, terapeutów, psychologów, nie negować rodziców za to, co robią. Tutaj też jedna z historii fotografów jest taka, jak mama negowała wygląd swojej nastoletniej córki, gdzie wiadomo, że wiek nastoletni czym się charakteryzuje, że dojrzewamy, zmienia się nasze ciało, a mama negowała
negowała, że ma, nie wiem, za duże biodra, za brzydki brzuch i tak dalej, tak? Więc tutaj nie wchodzimy w spór z rodzicem na takiej sesji, nie? Tak, tutaj nie wchodzimy w spór z rodzicem znowu. Po co mama przyprowadziła dziewczynkę na taką sesję? Po to, żeby jeszcze jej poszło po wartości, to coś tutaj pisała, że sesja zdjęciowa jest to super narzędzie do budowania pewności siebie. Ja też tak uważam, nawet Justi Chrześnicy, no w zeszłym roku czy dwa lata temu, miała tam 12 lat, wykupiłyśmy taką sesję pewności siebie u fotografa. Wcześniej miała zrobione zakupy, było przygotowanie do tego, żeby ona, jak się czuła najlepiej, mogła wziąć swoje gadżety, jakieś tam deskorolki i inne, i tylko ona tam była. I znowu, to jest jasna zasada już współpracy właśnie z Ewą, daję wam jej przykład, bo dla mnie jako fotograf, z którą pracuję biznesowo i prywatnie, jest naprawdę super w swoim zawodzie. Jasno powiedziane, ufacie mi, ja zrobię tak, żeby ta sesja budowała jej pewność siebie. Więc tylko to, że siedziałyśmy na fotelu i po prostu piłyśmy kawę i miałyśmy z nią zrobione dwa zdjęcia. Już jako chrzestna i później my razem na pamiątkę takie w trzy. I też jeszcze była Marlenka zapytana, czy chce z nami w ogóle te zdjęcia. No, to jest słowo klucz, co też mówiłaś wcześniej, żeby rozmawiać z dziećmi, czego oczekują, co chcą, na co mają ochotę w tym danym momencie, nie? I tu chyba do różnych, jakby nie tylko do nastolatków, ale też i do tych młodszych dzieci też jakby można to zastosować, nie? Tak, jeszcze tam mam, tak Justi napisała, że współpraca z tobą to czysta przyjemność, afirmujmy tych nastolatków, jeżeli w ogóle dziećmi, wow, super mi się z tobą współpracuje, ekstra, piąteczka po każdym zdjęciu, wy też po prostu potrzebujecie być dla tych dzieci, żeby rodzice zobaczyli, że można mieć inne podejście w czasie sesji do dziecka i ta sesja jest fajna, super. Znowu sesja zdjęciowa, gdzie robiliśmy sesję produktową z takimi bujaczkami, ze zjeżdżalniami z różnymi i moja siostrzenica brała tam ze mną udział, musiałyśmy robić różne pozy z jogi i ona jest taką dziewczynką, która po prostu stawia na swoim. Wiedziałyśmy, że ta sesja może być trudna, to powiedziałyśmy wcześniej, Nela, tutaj masz 20 zdjęć, wybierz 5, których ty jakie pozy będziesz chciała zrobić. Dałyśmy jej prawo wyboru w tym wszystkim, co ty będziesz chciała robić, a dwie możesz sama wymyśleć. Zrobimy takie, jakie chcesz i nie ma ich na zdjęciach. I ona czuła się ważna i szybko, sprawnie wszystko nam poszło. To tak jak ja tak stosowałam, myślę, że gdzieś tam intuicyjnie u moich chłopaków, kwestie wyborów. Dawałam im nie wybór, w co się dzisiaj ubierzesz, tylko wybierz, czy chcesz tą bluzkę, czy tą. Bo gdybym im dała wybór w ogóle całkowicie ze wszystkiego, to byśmy nigdy z domu nie wyszli. A kiedy oni mieli do wyboru z tych dwóch rzeczy, wybierz to, które ci się najbardziej podoba, to, które czujesz i w czym chcesz wyjść. I to było w sekundę. On mówi, o, to biorę to. Bo on wiedział, że to pewnie ja chciałam, a on chciał to. I tutaj z takimi sytuacjami na sesji może być podobnie, nie? Żeby dawać ten wybór. Tak, dokładnie. Macie nastolatkę, wiecie, że fotografujecie nastolatków, macie 10 zdjęć, pokazujecie nastolatce. Okej, są takie zdjęcia stojące na krześle, na fotelu, coś tam, na jakimś pudle. Wybierz z tego, które ty chcesz. Nie? Tak. Więc to jest też, można już wcześniej wysyłać te propozycje, żeby ktoś wybrał, bo dzieci nie lubią być zaskoczone. To zaburza ich poczucie bezpieczeństwa. Więc zaskoczenie powoduje duży poziom kortyzolu, więc jeżeli jestem zaskoczony, to od razu uciekam, nie? Wyłącza mi się współpraca, bo czuję zagrożenie. I dlatego też na przykład takie mniejsze dzieci typu, nie wiem, dwa latka płaczą, próbują, nie wiem, nic, tak się wydaje nam, że nic im się nie podoba, tak? Bo być może też jest wszystkiego za dużo, bo fotografowie próbują i rodzice, a to zabawki, a to bańki mydlane, a to jakieś, nie wiem, krzesełka, no jest po prostu czasami może tego za dużo. Rodzice czasami w takich sytuacjach biorą, a to dajmy telefon,
puśćmy mu bajkę albo puśćmy jakąś piosenkę, którą na co dzień przecież on uwielbia, on przy tej piosence to on na co dzień siedzi nieruchomo, a tu się okazuje, że studio O nie działa, jej sposób tej mamy nie działa. Nie? Bo to, że jest nowe miejsce zawsze będzie dziecko miało włączone kontrolę, tak jak my osoby dorośli, nie? Mhm. To jest wyższy poziom kontrolowania tego, co tam się dzieje, więc to nie będzie działało tak samo. Tak, i to znowu jest powrót do tego, żeby uświadamiać rodzicom, że to, co działa na co dzień, niekoniecznie zadziała na sesji, nie? Tutaj Angelika pisze, że warto rozmawiać z dziećmi przed sesją, co tam się będzie działo, właśnie aby uniknąć zaskoczenia. Mhm. Rodzice czasami w ogóle nie mówią dzieciom, że idą na sesję, albo idą na sesję, no dzisiaj idziemy robić zdjęcia, ale jeżeli na co dzień dzieci nie obcują z aparatem, nie miały nigdy robionych zdjęć, no to one nie mają pojęcia, co się będzie działo. Wchodzą do pomieszczenia, w którym stoi sobie jakaś baba z wielkim czarnym aparatem, tak. I będą dzieci, które okej, będą zafascynowane tym, wręcz nawet w drugą stronę. Ja miałam kiedyś wielokrotnie sytuację, że po prostu dzieci nie chciały nic robić, bo były tak zainteresowane mną i aparatem, że cały czas mi siadały na kolanach, nie? Więc to w ogóle było totalnie w inną stronę. Natomiast no tutaj ta rozmowa przed, nie? Pokazanie, jak to wygląda. Dlatego to, co powiedziałaś, też te filmiki fajne, które można nagrać z sesji, żeby pokazać, jak taka sesja wygląda od kuchni. Nie dlatego, żeby zachwycić rodziców, tylko żeby oni pokazali swoim dzieciom, nie? Tak, wystarczy, że telefonem, nie wiem, masz studio w jakimś mieszkaniu i nagrywasz po prostu, jak idziesz, potrzebujecie wejść do windy, trójeczka, tutaj tak to wygląda i tu się spotkamy. I to wystarczy. I to dziecko już idzie z myślą, okej, ja już widziałem na filmiku, potrzebujemy nacisnąć trójkę. Już są inne emocje. Mm-hmm. Tak, to jest super. Także macie, słuchajcie, tutaj bardzo dużo fajnych pomysłów, które możecie wdrożyć w takiej komunikacji swojej biznesowej, no bo jakby jest to nasz biznes, jest to nasza praca, więc żeby ułatwić sobie też pracę i naszym klientom, warto jednak zadbać o tą otoczkę, która jest, nie dzieje się tyle, co na samej sesji, tylko przed sesją i ta rozmowa, o której mówiłaś, to myślę, że tutaj jest kluczowa, nie? Tak. Pamiętajmy też o tym, że nawet jeżeli uważamy, że to będzie dla nas jakiś czas, to można to nagrać jednorazowo, czyli mieć takie wideo w telefonie, jak się wchodzi do mojego studio i na WhatsAppie wysyłać. Więc fajnie. I też pytajcie w swoich social mediach, czy wrzućcie ankietę Google i wysyłajcie do klientów, co możecie, że się rozwijacie, co możecie robić jeszcze lepiej. Pamiętajcie, że zawsze możemy robić coś lepiej, więc nie obrażajcie się dla nich, że ktoś zaznaczy wam, że lepszy kontakt telefoniczny, a ty powiesz, ile razy mam w tygodniu od niej odbierać telefon, bo to już jest z twojego ego. Jeżeli chcesz się rozwijać, to ludzie mają prawo mówić ci, co by chcieli od ciebie lepiej, więcej, jeżeli o to pytasz. Chyba, że nie chcesz się rozwijać, bo przeważnie nie pytają ludzie, którzy się rozwijać nie chcą, bo jest im po prostu dobrze tutaj, gdzie siedzą, to co robią i to im wystarczy. Więc często po sesji, na przykład jak prosimy o opinię, to warto nie tylko dowiedzieć się, co i było fajnego, żebyśmy mogli tą opinią się pochwalić, ale też właśnie, żeby dali feedback, co według nich można by ulepszyć i co było według nich nie tak, nie? No bo to mogą być rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy nawet, nie? No nawet nie pytać się, co nie tak, bo zaraz mogą wam wyjechać po prostu to, że nie wiem, mieliście nie taki papier toaletowy, no nie? Ale co ty, że się rozwijasz właśnie i co możesz zrobić jeszcze lepiej, żeby kolejna wasza sekcja była jeszcze bardziej przyjemna, fajna, no nie? Więc tutaj. Super, dobra. Jeżeli chodzi o dzieci jeszcze i jak robicie ankiety, to pamiętajcie, że teraz mamy dużo dzieci w spektrum, dużo dzieci nadwrażliwych sensorycznych, żeby o to wszystko pytać. Bo jeżeli dziecko ma, nie wiem, nadwrażliwość słuchową, a wchodzi do ciebie do studio i ty już masz włączoną muzykę, to już masz po sesji. Albo zapalasz świeczki zapachowe, a ludzie mają nadwrażliwość słuchową, albo masz jakiś zapach w toalecie. Moje pierwsze pytanie w sesji zdjęciowej zawsze było to, czy są jakieś zapachy, ponieważ ja się duszę.
Więc jeżeli tylko ktoś by mi wypsikał tam toaletę, zapalił świeczkę, coś, to to już w ogóle nie wchodzi. To już jest po sesji. To już jest po mnie i ja już na pewno tam nie wrócę. Więc pamiętajmy, że to jest dla wszystkich ludzi i nie to, co tobie się podoba, tylko to, co się podoba klientowi. Nie? Dziecku przede wszystkim. Sesja dla dziecka ma być dla dzieci i tego uczmy dorosłych. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne. Jakieś miałam sytuację, że nie pytałam kiedyś, teraz pytam o takie właśnie rzeczy typu różne spektra, bo kiedyś poszłam na sesję, okazało się, że spotkałam chłopca, który miał autyzm i taki bardzo mocno głęboki. I ja wtedy totalnie nie wiedziałam, jak ja mam pracować, bo mama miała oczekiwania, że chciała piękne zdjęcia, a ja nie byłam w stanie sprostać tym wymaganiom, ponieważ nie wiedziałam, jak się z takimi dziećmi pracuje. Teraz, kiedy rozmawiam z rodzicami i się dowiem o takiej sytuacji, to na przykład wiem, że nie na przykład z danym dzieckiem nie mogę kontaktu wzrokowego utrzymywać, tak? Więc tak prowadzę sesję, żeby oni jakby mieli ze sobą relację, ale żeby ten kontakt wzrokowy nie był gdzieś, żebyśmy się nie spotkali, to byłoby po sesji. To by było po sesji i już byśmy nic dalej nie zrealizowali. Także ty wtedy wiesz też, że jak masz dziecko na przykład z spektrum albo z ADHD, albo dziecko po chorobie nowotworowej na przykład, no to wtedy ty nie możesz robić sobie przerw. Czyli nie używasz wtedy słów, no to zróbmy sobie 10 minut przerwy i wróćmy. No bo to w ogóle już jest koniec, to już jest po sesji. Więc wszystkie takie rzeczy potrzebujecie wiedzieć odgórnie, jeżeli pracujecie z dziećmi. Też potrzebujecie wiedzieć, czy są po rozwodzie, jakie dziecko będzie miało emocje z tym związane, czy rodzice są razem i przychodzą razem na sesję zdjęciową, czy to jest tata, czy to jest ojczym, czy to jest partner mamy, żebyś na sesji nie wyskoczyła, po prostu to stań koło tatusia, a dziecko już jest obrażone, to nie jest mój tata i już masz po wszystkim. Tak, czy kiedyś w ogóle brali udział w sesji zdjęciowej, nie? Tak. Bo to też dość często jest tak, że no, jeżeli to są doświadczone osoby i wie mama, że jest wszystko w porządku, no to też możemy mieć inne wyobrażenie o tym, nie? A jeżeli to jest pierwsza sesja, no to wtedy musimy się nastawić na wszystkie rodzaje zachowań. Tak. Super, bardzo Ci Aniu dziękuję, w ogóle no masa tutaj bardzo przydatnych informacji, ale myślę, że jakbyśmy miały tak podsumować to spotkanie, no to tutaj to nasze przygotowanie fotografów, nie to jak sobie radzić na sesji, oczywiście to też jest ważne, ale to co się dzieje przed, żebyśmy my byli jak najbardziej przygotowani i żeby tych rodziców przygotowywać. Nie tylko jak mają się ubrać, jak mają umalować się, co przynieść na tą sesję, ale jak mają się tak właśnie mentalnie przygotować na to spotkanie z nami. I jak ta sesja będzie wyglądała. I relacje. Pamiętajcie, że wszystkim, że najważniejsze są relacje, bo to w relacjach są emocje. Jeżeli już nie odpisujecie klientom, jeżeli ich przed sesją gdzieś po prostu, bo nie macie nawet czasu, to lepiej jest napisać, że skontaktuję się z panią jutro po 10, niż po prostu nie odpisywać, a dopiero jutro po 10 się z nią skontaktować. Mhm. Jeszcze tutaj takie pytanie mamy od Natalii. Jak najlepiej zadać takie ogólne pytanie dotyczące spektrum alergii? No to jak robisz ankietę, najlepiej to w ankiecie Google i na przykład czy dziecko mamy, czy u dziecka stwierdza się jakieś dysfunkcje rozwojowe typu i na przykład zaznaczasz, no nie? Czy dziecko było diagnozowane na przykład na ADHD albo czy dziecko ma trudności z koncentracją? Wprost. To my się obawiamy, Natalia, ale serio, rodzice dzieci, które mają spektrum, to oni się nie obrażają o to, że ty pytasz, a nawet rodzice dzieci, których nie mają, to mówią, o fajnie, że babka się pyta, bo może ktoś ma, więc fajnie, że chce w ogóle, jestem zainteresowana. Super. Nie? Czyli to jest prostsze niż nam się wydaje, tylko jakby musimy też chyba popracować nad sobą, my fotografowie, żeby to my mamy sobie ułatwić pracę, a nie myśleć, że to kogoś może urazić, nie? Tak, pamiętajcie też, tutaj z otwartości, ja sama jestem w związku 12 lat z kobietą, więc też potrzebujecie w dzisiejszych czasach w Polsce zaznaczać często to,
czy jesteście dla osób, rodzin tej samej płci. Mamy coraz więcej osób, rodzin tęczowych, czyli LGBT, że jeżeli przyjdą do Was na sesję dwie kobiety, żebyście nie wyskoczyli, to proszę ciocia albo babcia, niech tutaj usiądzie, albo coś, a na przykład to są dwie mamy. Więc to też są bardzo ważne informacje, żeby nie przekraczać wartości. Macie prawo nie wiedzieć, ale jeżeli nie zapytaliście, no to problem jest po Waszej stronie. No i ten szacunek do klientów tutaj jakby jest. Dokładnie tak. Super. Aniu, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Było intensywnie, ale myślę, że bardzo dużo konkretnych informacji. Słuchajcie, jeżeli chcecie, interesujecie się też takim rozwojem dzieci, to koniecznie do Ani zaglądajcie. Ja już nie będę mówić, czym Ania się zajmuje, ale to jest naprawdę masa fajnych, bardzo przydatnych rzeczy. I co? No i do zobaczenia. Do zobaczenia, Aniu. Dziękuję Ci raz jeszcze. Super. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenia i wspaniałości. Dzięki.